Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Rozpoczynamy cykl o aktorkach filmów dla dorosłych, zarówno pornograficznych, jak i erotycznych. W następnych odcinkach pokażę Wam z kolei modelki znane z okładek Playboya. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Sylwia Kristel, holenderska aktorka, najbardziej znana z erotyku Emmanuelle. Zasłynęła tym, że miała kilku mężów oraz wielu kochanków. Z małżeństwa z belgijskim pisarzem i poetą Hugo Klassem miała syna Artura. Zmarła w Amsterdamie w następstwie choroby nowotworowej. Miała raka gardła i raka płuca z przerzutami do wątroby. Kilka miesięcy przed śmiercią doznała udaru. Została pochowana na katolickim cmentarzu świętej Barbary w Utrechcie. Linda Loveless, właściwie Linda Susan Boreman, aktorka znana z filmu pornograficznego Głębokie gardło. Zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. 30 lat wcześniej, na skutek źle przeprowadzonej transfuzji krwi po wypadku samochodowym, przeszła zapalenie wątroby, a w 1987 przeszczepiono jej nerkę. Jej prochy znajdują się w nieoznakowanym grobie na cmentarzu w Douglas Country w stanie Colorado. Larry Flynn, twórca pierwszego czasopisma pornograficznego Hustler, producent filmów pornograficznych, miał udar mózgu spowodowany przedawkowaniem środków przeciwbólowych. Poruszał się na wózku inwalidzkim po tym, gdy w 1978 roku został postrzelony przez Josepha Paula Franklina, seryjnego mordercę, rasistowskiego aktywistę i członka Ku Klux Klanu, którego zdenerwowało opublikowanie w Hustlerze zdjęcia aktu miłosnego białej kobiety i czarnoskórego mężczyzny. Franklin został skazany na karę śmierci poprzez podanie trucizny. Larry Flynt zmarł w szpitalu w Los Angeles na niewydolność serca. Był pięciokrotnie żonaty. Jego czwarta żona, Althea, zmarła w 1987 roku w wieku 33 lat. Za przyczynę śmierci uznano utonięcie w wannie. Kobieta zemdlała w wyniku przedawkowania narkotyków i się utopiła. W chwili śmierci była w zaawansowanym stadium AIDS. Ciekawostek, Larry Flynt wydziedziczył także swoją najstarszą córkę Tonaję, gdyż była działaczką chrześcijańską i sprzeciwiała się pornografii. Larry Flynt został pochowany w grobowcu rodzinnym w Lakesville w stanie Kentucky. A teraz przedstawię Wam aktorki porno, które zmarły w młodym wieku, często tragicznie. Savannah Gold, właściwie Nellie Heck, brytyjska aktorka filmów dla dorosłych, która zmarła na tętniaka mózgu. Rok wcześniej została napadnięta w swoim domu i ciężko raniona w gardło. Gdy przyjechała karetka, leżała naga, cała we krwi. Sprawca napadu został skazany na 8 lat więzienia. Savannah Gold została pochowana na jednym z cmentarzy w Londynie. Karen Lancôme, francuska aktorka filmów erotycznych, znana z filmu Gwałt. Razem z mężem, DJ-em Frankiem Cerone, występowała także w filmach porno. Gdy mąż za nie mógł, został zastąpiony innym aktorem. Para szybko się rozwiodła. Karen popełniła samobójstwo poprzez przedawkowanie leków nasennych. Zostawiła krótką notkę. Zbyt bolesne. Lolo Ferrari, właściwie Eva Valois, francuska aktorka porno posiadająca nieoficjalny tytuł kobiety z największymi piersiami na świecie. Pseudonim Lolo zawdzięczała od francuskiego sloganowego określenia piersi. Przyczyną jej śmierci było mechaniczne uduszenie związane z płytkim oddechem z powodu wagi swojego biustu. Została pochowana na cmentarzu w Grasse we Francji. Lea Demea, właściwie Andrea Absolonowa, czeska modelka i aktorka pornograficzna. W młodości uprawiała skoki do wody, zdobywając nawet brązowy medal mistrzostw Europy. Z uwagi na poważną kontuzję kręgosłupa nie pojechała na igrzyska do Atlanty w 1996 roku. Potrzebując pieniędzy na treningi, w
1998 roku wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej. Po zakończeniu kariery sportowej zaczęła występować w filmach porno. Była związana z czeskim hokeistą Martinem Maskernicem. Podczas skoku spadochronowego straciła przytomność. Wykryto u niej wówczas guza mózgu. Zmarła na 17 dni przed swoimi 28 urodzinami. Została pochowana na cmentarzu Dablickim w Pradze. A teraz opowiem wam o August Ames, właściwie Mercedes Grabowski, czyli kanadyjskiej aktorce porno o polskich korzeniach. W ciągu trwającej 4 lata kariery wystąpiła w aż 398 filmach pornograficznych. Niestety popełniła samobójstwo przez powieszenie. Powodem miało być prześladowanie w mediach społecznościowych po tym, jak mówiła, że nie chce występować z aktorami mającymi występy w filmach dla homoseksualistów. Została skremowana, a jej prochy zostały rozsypane w jeziorze Sherbrooke w Kanadzie. Sheila Stills, właściwie Amanda Hardy Friendland, kanadyjska aktorka pornograficzna. Wplątała się ona w seksaferę z Georgem Jarmillo, byłym pomocnikiem szeryfa hrabstwa Oregon w Kalifornii. Zmarła podczas snu w domu swojej matki w Kolumbii Brytyjskiej. Anna Moena Rosa Pozzi, znana jako Moena. Zadebiutowała ona w komedii erotycznej Towarzysz Podróży w 1980 roku. Rok później zaczęła grywać w filmach porno, czym wywołała skandal, gdyż w tym czasie pracowała w programie telewizyjnym dla dzieci. W 1992 roku wspólnie z Cicoliną była współzałożycielką włoskiej Partii Miłości, której polityczny program obejmował legalizację domów publicznych, lepszą edukację seksualną oraz tworzenie parków Love. Zmarła w klinice w Lyonie. Przyczyną śmierci był nowotwór wątroby. Jej młodsza siostra Maria Mima Tamiko także była aktorką filmów porno. Występowała pod pseudonimem Baby Pozzi. Jurizan Beltran, amerykańska aktorka porno, która swoją karierę rozpoczęła w wieku 19 lat. Wcześniej była modelką erotyczną. Zmarła w swoim domu w wyniku przedawkowania narkotyków. Lorisa McCombs, amerykańska aktorka pornograficzna, modelka erotyczna i modelka glamour. Karierę rozpoczęła jako stripteaserka. Niestety zmarła w wyniku śmierci samobójczej, przypuszczalnie ze względu na kompleksy zespołu bólu regionalnego. Pozostawiła męża oraz syna. Niedawno media mówiły o przedwczesnej śmierci Dakoty Sky, w zasadzie Lauren K. Scott. Mimo że miała tylko 27 lat, jej życie było bardzo burzliwe. W 2017 roku, po tym jak uderzyła swojego chłopaka, muzyka Roberta Andersona została aresztowana pod zarzutem pobicia domowego. Przyznała się także do jazdy pod wpływem alkoholu. W 2020 roku trafiła nawet do więzienia. Zmarła na kanapie nieznanego przez siebie wcześniej mężczyzny. Koroner hrabstwa Los Angeles umieścił ją na liście bezdomnych. Prawdopodobną przyczyną jej zgonu było zatrucie wielolekowe. Krystyna Lisina, rosyjska aktorka filmów porno, znana jako Christy Fox, została znaleziona martwa po upadku z 22 piętra swojego bloku w Sankt Petersburgu. Znaleziono ją trzymającą monetę z napisem „Zawsze jesteś w moim sercu”. Aktorka Zoe Parker miała tylko 24 lata. Zmarła we śnie. Amber Rain, właściwie Megan Wren, zmarła najprawdopodobniej w wyniku przedawkowania narkotyków. Heather Sargent, znana jako Wednesday Night, była znana z pokazywania swojego ciała w OnlyFans. Zmarła w tajemniczych okolicznościach po wcześniejszym zaginięciu. Polska branża filmów pornograficznych także miała swojego bohatera, który zmarł przedwcześnie. Był nim Michał Kasprzak, który używał pseudonimu Toxic Fucker. Kasprzak występował także w normalnych filmach i serialach. Zagrał m.in. w Klanie, Na wspólnej, M jak miłość czy Dziewczynach z Dubaju. Zmarł w tajemniczych okolicznościach w swoim mieszkaniu na warszawskiej Pradze. Wiadomo, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Został pochowany na cmentarzu komunalnej Nowej Soli w Otyniu. Wróćmy do zagranicznych gwiazd porno.
Dahlia Sky popełniła samobójstwo i została znaleziona martwa w swoim samochodzie z raną postrzałową. Wcześniej chorowała na raka piersi w ostatnim stadium. Merlin Chambers, ikona filmów porno, zmarła w Santa Clarita w Kalifornii z powodu krwotoku mózgowego i tętniaka spowodowanego chorobą serc. Jej prochy zostały rozsypane w Oceanie Spokojnym. Alexis Grace, właściwie Ashley Kearns, została ona pochowana na cmentarzu w St. Petersburg na Florydzie. Tara Wray, amerykańska aktorka porno, w młodości miała raka jajnika. Od 2008 roku była żoną amerykańskiego muzyka Wayne'a Statika, który zmarł w wyniku przedawkowania leków połączonych z alkoholem. Wray zmarła 14 miesięcy później, popełniła samobójstwo w Parku Narodowym Joshua Tree w Kalifornii. Linda Wong, właściwie Linda Carol Secchi, zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków. Kelly Jean Van Dyke, używająca pseudonimu Nancy Kelly, amerykańska aktorka porno, córka aktora Jerry'ego Van Dyke'a oraz żona aktora Jacka Nancy'a. Po kłótni z mężem, który zagroził jej rozwodem, po tym gdy dowiedział się, że żona znowu powróciła do zażywania narkotyków, kobieta powiesiła się. Wcześniej mówiła mężowi przez telefon, że popełni samobójstwo, gdy tylko on się z nią rozłączy. Traf chciał, że połączenie zostało zerwane z powodu panującej burzy. Felicia Tang, aktorka porno pochodząca z Singapuru, na 4 miesiące przed śmiercią związała się z Brianem Lee Randonem, pastorem, uczestnikiem reality show Kawaler do wzięcia. Mężczyzna został oskarżony o zabicie swojej partnerki w okrutny sposób. Przed procesem mógł on wyjść z aresztu za kaucją w wysokości aż 2 miliona dolarów. Na ciele Tang stwierdzono aż 320 ran. W organizmie wykryto także obecność narkotyków. Obrona argumentowała, że kobieta doznała ataku padaczki po spożyciu środków odurzających i sama się okaleczyła. Ostatecznie Randon został uniewinniony. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że Tang nie zmarła w sposób naturalny, ale została zamordowana. Felicia Tang została pochowana na cmentarzu Rose Hills Memorial Park w Los Angeles. Holly Stevens, właściwie Tia Kindwell Cash. Aktorka zmarła na raka piersi. Na krótko przed śmiercią przeszła mastektomię i poślubiła swojego partnera, komika i aktora Erika Casha. Została pochowana na Floral Hills w Kansas City. Gina, właściwie Joan Marie Laurer, amerykańska wrestlerka, kulturystka oraz aktorka telewizyjna i pornograficzna. Pozowała nago także dla Playboya. Zmarła po przedawkowaniu leków na nerwicę i bezsenność. Po kremacji jej prochy rozrzucono w Oceanie Spokojnym. Brittany Cox, właściwie Adrian Cortez, transpłciowa aktorka porno, karierę rozpoczęła jeszcze jako mężczyzna o pseudonimie Stoney w gejowskich filmach porno. W 2005 roku przeszła operację płci. Z kariery w branży zrezygnowała w 2009 roku. Potem chorowała na zapalenie wątroby typu B. Ciekawostką jest, że wystąpiła w filmie o Boracie. Shauna Grant, właściwie Colleen Marie Applegate. Aktorka niestety popełniła samobójstwo, była uzależniona od narkotyków. Rok przed śmiercią została kochanką handlarza narkotyków, który próbował wyciągnąć ją z nałogu. Gdy jednak został aresztowany, kobieta wpadła w depresję i na krótko wróciła na plan filmów porno. Odebrała sobie życie strzelając z pistoletu w głowę. 21-latka została pochowana na katolickim cmentarzu Świętego Michała w hrabstwie Dakota w stanie Minnesota. Megan Lake, właściwie Michelle Shea, stripteaserka i aktorka porno, została znaleziona martwa w swoim domu w hrabstwie Solano w Kalifornii. Popełniła samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Jessica James, właściwie Jessica Reading, została znaleziona martwa w swojej rezydencji w North Hills w Los Angeles. Za przyczynę śmierci uznano napad padaczkowy i chroniczny nadużywanie alkoholu. Chloe Jones, właściwie Melinda D. Taylor,
pracując jako dziewczyna do towarzystwa, została ciężko pobita przez jednego z klientów. Chorowała później na białaczkę. Była także uzależniona od narkotyków i leków. Oficjalną przyczyną śmierci było uszkodzenie wątroby po zastosowaniu wikodinu. Pozostawiła 9-letnią córkę oraz 8-letnie bliźniaki. Została pochowana na cmentarzu Woodlawn w Houston. Savannah, właściwie Shannon Michelle Wilsey, miała tylko 24 lata. Związana była m.in. ze Slashem, słynnym gitarzystą Guns N' Roses. Odebrała sobie życie po zranieniu twarzy w wypadku samochodowym. Bodil Johnson, duńska aktorka porno uprawiająca seks ze zwierzętami, miała własną fermę zwierząt. Została pochowana na cmentarzu w Hoiby. Sexy Cora, właściwie Caroline Ebert Woznicka, niemiecka aktorka porno. Wystąpiła w tamtejszym Big Brotherze. Zmarła w wieku 23 lat w wyniku zatrzymania akcji serca w trakcie 6 operacji powiększenia piersi w klinice urody w Hamburgu. Została pochowana na cmentarzu Ohlsdorfer Friedhof w Hamburgu. Kathy Stewart, właściwie Katherine Patricia Greiner, francuska aktorka porno, zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków. Meksykańska transpłciowa modelka oraz aktorka filmów porno używająca pseudonimu Victoria. W Polsce była znana z reality show Wszystko o Miriam. Została znaleziona martwa w lutym 2019 roku w swoim mieszkaniu w Sonorze w Meksyku. Uznano, że zmarła w wyniku samobójstwa, ale jej mąż w to nie wierzył. Twierdził, że została zamordowana. Lollipop Federica Gori, właściwie Maria Federica Bassetti, włoska aktorka porno, która zmarła na atak serca w swoim domu. Mary Millington, właściwie Mary Ruth Quilter, brytyjska modelka i aktorka porno. Była uzależniona od narkotyków, cierpiała także na nerwicę i depresję. 3 lata przed śmiercią zmarła jej mama, co pogorszyło chorobę. Chorowała także na raka piersi. Pod koniec życia zaczęła prowadzić sklep erotyczny, sprzedając nielegalne produkty. Przez to była ścigana przez policję. Kilka miesięcy przed śmiercią otrzymała duży rachunek podatkowy, którego nie była w stanie spłacić. Była także kleptomanką. Dzień przed śmiercią zatrzymano ją za kradzież naszyjnika. Zmarła po przedawkowaniu leków antydepresyjnych. Zostawiła aż 4 listy pożegnalne. W jednym z nich napisała: policja znowu mnie wrobiła, tak bardzo mnie przerażają. Nie mogę znieść myśli o więzieniu. Nazistowski poborca podatkowy też mnie wykończył. Millington została pochowana na cmentarzu katolickim świętej Marii Magdaleny w St. Holmwood w Wielkiej Brytanii. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku będziemy kontynuować temat aktorek filmów dla dorosłych oraz gwiazd Playboya. Wiele z nich zginęło w sposób tragiczny, często przedawkując narkotyki. Do zobaczenia!